Dzień dobry, piątek, 17 września. Witam bardzo serdecznie na kolejnym czacie. Jesteśmy w drugim tygodniu roku szkolnego, a zatem szkoła się powoli rozpędza. Niestety w Szczecinie rozpędza się również koronawirus. Mamy pierwsze kłopoty z tym związane i zamknięcie pierwszych oddziałów. Na dziś dotyczy to 43 klas w 13 szczecińskich szkołach. Czasem są to pojedyncze klasy, czasem nieco więcej i tam przechodzimy w tryb szkoły zdalnej niestety, więc takie sytuacje mają miejsce. Pozostałe placówki działają bez zakłócenia, ale w tym miejscu pragnę zaapelować wszystkich, którzy się jeszcze nie zaszczepili, aby jednak przemyśleli tę decyzję jeszcze raz i udali się do punktów. Te punkty działają cały czas, nie ma tam naprawdę żadnych kolejek. Szczepią się w tej chwili nieliczne już osoby. Warto to jednak zrobić, ponieważ zbliża się jesień, zbliża się okres chorobowy i chcielibyśmy uniknąć kolejnego lockdownu. Mam nadzieję, że unikniemy, że wszyscy będą mogli chodzić do pracy, młodzież i dzieci do szkół. To jest bardzo ważne, za nami długi okres bycia w zamknięciu, w domach, w pracy zdalnej, w nauce zdalnej. Ważne, aby Szczecin przeszedł ten okres trudny, jesienno-zimowy, jak najbezpieczniej. Dlatego bardzo proszę, przemyślcie to. Ci, którzy jeszcze się nie zaszczepili, na pewno wpłynie to pozytywnie na nasz bilans osób chorych, a nawet jeśli ktoś zachoruje, zaszczepione, takie przypadki też się zdarzają, to ten przebieg choroby jest zdecydowanie łagodniejszy, są mniejsze ryzyko trafienia do szpitala, więc myślę, że to jest w naszym wspólnym interesie. Dlatego naprawdę bardzo o to proszę, także w odniesieniu do naszych pociech, aby to po prostu przemyśleć. A teraz kilka zapowiedzi dotyczących weekendu. Zaczyna się niestety w sensie trudności komunikacyjnych remont kolejnej ulicy, ale i Wojska Polskiego. Dziś około 18 będzie zamknięcie. Pracy jest sporo, aleja zupełnie zmieni swój wygląd. Oprócz Wojska Polskiego remont będzie dotyczył także Placu Zwycięstwa, więc tego obszaru, który mieści się pomiędzy Bramą Portową a Kościołem Garnizonowym. Wiele osób już mówiło dawno o tym, że ta ulica jest w złym stanie, że źle wygląda, była zawsze wizytówką Szczecina, dlatego teraz przechodzimy już od słów do czynów i w ciągu najbliższych 2 lat mam nadzieję, że uda się uzyskać tam naprawdę wyjątkowe miejsce. Tym bardziej, że Aleja Wojska Polskiego to Aleja Szczecińskich Marek. Przypomnę, że w ten weekend będzie także tam Festiwal Marek. Odwiedźcie Wojska Polskiego. Realizujemy właśnie tam projekt Słynna Aleja. Sporo atrakcji, ciekawostek dla tych wszystkich, którzy znajdą trochę czasu, aby w weekend tam się udać. Moi drodzy, przypominam też, że do końca września trwa spis powszechny. To z pozoru może mało znaczący fakt, ale warto się spisać dzięki waszym działaniom, waszym danym, które są anonimowo wprowadzane do systemu. Będziemy mogli planować nasze wydatki, będziemy mogli też zabiegać o środki unijne. W ten weekend będzie sporo miejsc do spisania się, kto tego nie zrobił przez internet, bo to jest najprostsza metoda, może to zrobić również osobiście. Wchodzicie na stronę spis.gov.pl, tam wszystkie informacje na ten temat, więc kto się nie spisał, zapraszam. Warto ten kwadrans poświęcić po to, żebyśmy tych danych o nas, jako społeczeństwie, jako mieszkańcach Szczecina mieli po prostu więcej. Ten weekend obfituje też w różne inne wydarzenia, choćby trwa weekend otwartej sztuki. Od wczoraj ponad 100 artystów ze Szczecina otwiera swoje pracownie. Dla miłośników sztuki to doskonała okazja, by poznać ich warsztat pracy, miejsce, gdzie tworzą, spotkać tych artystów, podpatrzeć przy pracy, dotknąć tego, co robią. Więc zapraszam do tego bardzo serdecznie. Informacje na ten temat znajdziecie na stronie www.wiadomościszczecin.eu. A teraz już przechodzę do pytań. Przypominam, żeby nie były zbyt długie, żeby zmieściły się na ekranie, który jest tutaj obok mnie. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Staram się odpowiedzieć na każdą wiadomość prywatną, natomiast komentarzy jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie tutaj nawet całym zespołem odpisać.
Dlatego warto pisać wiadomości prywatne, jeżeli oczekujecie reakcji z mojej strony. Przechodzimy do pytań. Panie Rafał, kiedy będzie widać więcej niż dwie osoby pracujące przy rondzie w Podjuchach? Ile miesięcy jeszcze ludzie na ulicy Gdańskiej będą udawać, że pracują? Ile potrwa budowa ronda na osiedlu Bukowym i czy istnieje szansa, żeby spotkać tam chociaż jednego robotnika? Panie Rafale, rozumiem irytację, bo jeździ się ciężko rzeczywiście, natomiast po kolei. Na rondzie w Podjuchach przede wszystkim trwają prace, już nie na samym rondzie, ale przy budowie kolejnego mostu. Być może tego z poziomu ulicy aż tak bardzo nie widać, ale rzeczywiście tam siły są głównie w tym miejscu. Przy samym rondzie zostały już prace kosmetyczne, które przed oddaniem tego obiektu będą na pewno wykonane, więc myślę, że po tym rondzie w Podjuchach będzie się jeździło coraz lepiej. Co do Gdańskiej, inwestycja jest cały czas w harmonogramie. Też część prac nie widać, być może są wykonywane gdzieś pod estakadą, natomiast cały czas pracują tam ludzie i tutaj inwestycja nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o terminowość. Bardzo tego pilnujemy, bo wiemy, że to jest arteria bardzo ważna dla ruchu prawy, lewy brzeg. Co do ronda na osiedlu Bukowym, to wiem, że prace powinny lada moment ruszyć z uwagi na to, że tam były problemy z sieciami. Te problemy projektowe zostały rozwiązane, więc mam nadzieję, że ten temat jak najszybciej ruszy i Toronto też będzie za chwilę przejezdne. Polecam w Szczecinie. Dzień dobry Panie Prezydencie. Kiedy Pan planuje gospodarską wizytę w dzielnicy Drzetowo-Grabowo? Wielokrotnie był Pan zapraszany. Mieszkańcy dzielnicy i Rady Mieszkańców mają wiele pytań i problemów, o których chcieliby z Panem porozmawiać. Rzeczywiście odwiedzam różne dzielnice, ale te wizyty mają charakter bardziej spojrzenia na inwestycje, które tam się dzieją, na jakieś problemy, które są zgłaszane czy przez Radę Osiedla, czy przez Was bezpośrednio na Facebooku, więc takich dużych spotkań tam nie planujemy. Oczywiście, jeżeli są jakieś kłopoty i kwestie, o których chcielibyście porozmawiać, piszcie w wiadomościach prywatnych, na pewno się tym zajmiemy. Jeżeli będzie potrzeba mojej osobistej interwencji, to zadziałam, jeżeli nie, zrobią to nasi dyrektorzy czy pracownicy poszczególnych instytucji, które są zaangażowane w różnego rodzaju tematy, więc myślę, że to jest najlepsza forma, abyśmy konkretne rzeczy w konkretny sposób rozwiązywali, choć pewnie wszystkich problemów nie rozwiążemy. Pan Jacek pisze, dzień dobry Panie Prezydencie, czy miasto prowadzi jakiś dialog ze spółką Skarbu Państwa Port Rybacki, gry w celu przejęcia terenów na Łasztowni i uratowania przed kompletną ruiną tamtejszych budynków? Panie Jacku, mieliśmy wiele prób, próbowaliśmy skomunalizować Port Rybacki Gryf, tak jak skomunalizowaliśmy żeglugę szczecińską. Niestety to się nie udało. Z żeglugą się udało, z portem już nie. Potem chcieliśmy kupić tą spółkę razem z nieruchomościami. Niestety też się to nie udało, nie było zgody. No i na dzisiaj sytuacja taka, jaka jest, że spółka funkcjonuje. Oczywiście dialog prowadzimy ze spółką w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego Łasztowni, potem chcemy uchwalać w przyszłym roku. No ale wymaga rzeczywiście, te nieruchomości, które tam są, wymagają inwestycji. Liczymy na to, że port te inwestycje podejmie albo zadysponuje, czyli sprzeda te nieruchomości podmiotom, które będą chciały tam dokonać rewitalizacji. Przykłady fajnych rewitalizacji w tym obszarze mamy, choćby Stara Rzeźnia, czy parę innych jeszcze budynków mniejszych, które tam zostały wyremontowane i dzisiaj służą biznesowi, służą prowadzeniu tam działalności gospodarcze, więc tak wygląda sytuacja. My jesteśmy właścicielem tylko tego wielkiego placu, gdzie stoi teraz Wesołe Miasteczko. Za chwilę ten teren po objęciu planem będzie też podlegał zagospodarowywaniu. Pojawią się tam obiekty i myślę, że Łasztownia bardzo dużo zyska. Ale rzeczywiście te obiekty spółki Port Rybacki, niektóre przynajmniej szpecą, wymagają interwencji. Także o to też apelujemy do spółki cały czas, aby podjęła te działania, bo to jest ważne. I te obiekty nie będą burzone, one muszą podlegać rewitalizacji, czyli pod opieką konserwatora muszą być odbudowane. Oczywiście mogą uzyskać inne funkcje niż dotychczas, ale charakter tych magazynów, tych obiektów poprzemysłowych musi pozostać. Pani Agnieszka pyta, kiedy zostaną zakończone prace na rondzie Głębokie? No jeszcze chwilę, Pani Agnieszko, choć rondo jest już przejezdne z tego, co wiem. Jakiś czas nie jechałem tamtędy, ale już moje służby tutaj meldują, że rondo już jest na ukończeniu, więc myślę, że w ciągu paru tygodni będzie to wyglądało coraz lepiej. Kończymy to zadanie i w końcu delikatna ulga dla osób, które tamtędy są zmuszone się poruszać poprzez plac budowy, ale już to jest bliski koniec. Pan Grzesiu pyta, czy jest plan przyszłościowy na tramwaj na Niebuszewie w okolicy Duńska Przyjaciół Żołnierza?
W planach miasta jest taka linia tramwajowa, natomiast ona nie jest priorytetowa w tej chwili, dlatego że priorytetem są objęte dwie linie, linia na prawobrzeżu, czyli przedłużenie szybkiego tramwaju i tramwaj w ulicy Mieszka I w kierunku ulicy Cukrowej. To są dwa tematy, które powinniśmy podjąć w miarę szybko. Natomiast one oczywiście wymagają dofinansowania ze środków unijnych. I tutaj pojawia się pierwszy problem, że jeszcze nie mamy tych programów, nie wiemy, z czego będziemy mogli skorzystać. Nie wiemy w ogóle, czy Polska będzie mogła korzystać z tych programów unijnych. I drugi problem to jest taki, że do każdej inwestycji potrzeba wkładów własnych. Natomiast nowy Polski Ład, który nam jest proponowany przez rząd, niestety bardzo mocno ograniczy możliwości inwestycyjne gmin, więc na dziś, jeśli wejdzie w życie według tego, o czym mówi rząd, niestety będziemy musieli wygasić wiele projektów, które nie są uruchomione. Te, które są uruchomione, zakończymy, natomiast nowe będą musiały czekać na lepsze czasy z punktu widzenia finansowego, co też może oznaczać, że wielu powiele środków unijnych nie sięgniemy po prostu z uwagi na to, że nie będziemy w stanie zabezpieczyć wkładów własnych, ponieważ nasze dochody bieżące bardzo mocno spadną. Pan Antek. Dzień dobry. Czy miasto ma obowiązek nałożyć sankcje na firmę działającą na rzecz miasta, która nie wykonuje swoich obowiązków na rzecz miasta? Chodzi o PKS Szczecin, działający jako przewoźnik obsługujący linii w siatce ZTITM. W ostatnich czasach na liniach przypisanych tego przewoźnika można spotkać autobusy z innych spółek autobusowych. Panie Antku, sytuacja jest taka, że każda spółka ma kontrakt z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego na realizację określonych zadań przewozowych. Jest trudno w tej chwili z dwóch powodów. Po pierwsze z tego powodu, że no jesteśmy w pracach budowlanych na wielu skrzyżowaniach i wielu drogach, co generuje określone problemy i kłopoty również z utrzymaniem czasu przejazdów. I drugim problemem bardzo poważnym są braki kierowców autobusów. Ten brak się po pandemii bardzo mocno tutaj uwypuklił i nasze spółki również borykają się z tego typu problemami. Jakaś tam część niewyjazdów następuje z powodu zwolnień, chorób, niedyspozycyjności kierowców. Więc staramy się to oczywiście łagodzić w różny sposób. Natomiast do poprawy tego stanu potrzeba trochę czasu, czyli te dwa czynniki musimy powoli eliminować. I stąd te kłopoty, że być może gdzieś tam nie pojawia się jakiś autobus lub są opóźnienia w stosunku do rozkładu. Pan Adam pyta, panie prezydencie, co z kolejnym etapem szczecińskiego tramwaju, czy przy etapie do osiedla na Drudzianku miasto mogło budować łącznik do skrzyżowania z SP59 do Botanicznej? Serdecznie pozdrawiam. Panie Adamie, tak jak przed chwilą powiedziałem, trochę wyprzedziłem to pana pytanie chyba, kolejny etap szybkiego tramwaju jest przez nas planowany jako ważny, jako jeden z projektów do budowy nowych linii, bo takie pieniądze zawsze do nas przychodziły. Natomiast czy będzie realizowany, to zależy od tego, czy będą takie środki unijne i czy będziemy mieli wkłady własne. Wówczas oczywiście będziemy projektowali taką linię i ewentualny układ drogowy, który będzie temu towarzyszył. Więc na tą chwilę na to pytanie co do łącznika nie odpowiem, natomiast tramwaj jest planowany pod warunkiem uzyskania środków. Pani Lidia pyta. Dlaczego ogrodzony jest terenem przygodnym? Dlaczego nie chce pan się spotkać z mieszkańcami? Nie słucha pan głosu w tej sprawie? Był pan wielokrotnie zapraszany. Mieszkańcy, przede wszystkim to pana hasło wyborcze. Pani Lidio, rzeczywiście jest tak, że teren przy przygodnej został ogrodzony, przynajmniej w części, ponieważ szykujemy się do inwestycji. Przypomnę, że decyzje w sprawie przygodnej zapadły jakiś czas temu. To na wniosek mieszkańców Rady Osiedla. Teren został przeznaczony pod budowę przedszkola. Taka uchwała została przyjęta, ta uchwała podlegała wszystkim opiniom, mieszkańcy mieli prawo też się wypowiadać w tej sprawie. Potem został uchwalony budżet, w budżecie zaplanowano środki finansowe na realizację przedszkola. To zostało uchwalone, został ogłoszony przetarg został rozstrzygnięty i podpisana została umowa z wykonawcą. W dniu dzisiejszym nie ma możliwości wycofania się z realizacji tego zadania, z uwagi na to, że za zerwanie takiego kontraktu miasto ponosiłoby odpowiedzialność karno-finansową, dlatego że byłaby to niegospodarność, gdybyśmy w tej chwili zerwali kontrakt z firmą po przetargu, musielibyśmy wypłacić odszkodowania firmie i musielibyśmy zmienić naszą decyzję co do realizacji tego zadania. No, tego nie możemy po prostu zrobić, jest to rzecz obiektywna i na tym etapie nie ma już dyskusji na temat tego, czy to przedszkole tam powstanie, czy nie powstanie, tylko jesteśmy w trakcie realizacji. Więc
jakiekolwiek debaty na temat tego, żebyśmy zrezygnowali z tego zadania, no na dzisiaj nie mogą być prowadzone. I można było o tym dyskutować przed przetargiem, można było na tym dyskutować przy uchwaleniu planu. Ja z paroma osobami na ten temat już rozmawiałem, bo te osoby też spotykają mnie w różnych miejscach i mi o tym mówią. Natomiast no jakby dyskusja ze mną na ten temat, z osobami, które protestują, polega na tym, że mamy zrezygnować z tego zadania. My oczywiście staramy się ograniczyć skutki w wycinkach poprzez też sugestie do projektanta, który ma za zadanie tak zaprojektować ten obiekt, aby zminimalizować straty w zieleni. Po drugie, wycofaliśmy się z innych projektów, które nie są zaawansowane, tak jak choćby droga, która wymagała największej liczby wycinek, więc będziemy szukać innych rozwiązań, ale tam był ten czas na to, żeby jeszcze cofnąć się chwilę, przedyskutować, przemyśleć. Tam można to dyskutować. Natomiast na tym etapie przedszkola ta dyskusja już po prostu do niczego nas nie będzie prowadziła, bo my nie możemy się z tego projektu wycofać. Pani Paula pisze, panie prezydencie, czy wiadomo, kiedy doczekamy się pasu bezpieczeństwa przy szkole podstawowej 63 na Grodzkiej? Rozumiem, że chodzi pani Paulo o przejścia dla pieszych. Otóż z tego, co pamiętam, to przy Grodzkiej mamy strefę 30 km. Strefa 30 km nie wymaga pasów, dlatego że piesi mogą wchodzić w dowolnym miejscu, a kierowcy powinni dostosować się do prędkości 30 na godzinę, więc chyba z tego wynika fakt, że nie ma tam pasów. Tak mi się wydaje. Oczywiście możemy to sprawdzić, możemy jeszcze poprosić zarząd dróg o opinię, ewentualnie o spotkanie w szkole z tymi rodzicami, rozumiem, bo to od rodziców pochodzi ten sygnał, czy tam w jakiś sposób jeszcze tego bezpieczeństwa nie poprawić. Natomiast przed tą ulicą zdaje się, że jest rondo i samochody na tym rondzie chyba nie bardzo mają możliwość nawet rozpędzenia się w kierunku szkoły, bo szkoła jest przy samym skrzyżowaniu, więc wydaje mi się, że takiej konieczności tam nie ma. Ale jeżeli jest taki sygnał, warto go przeanalizować, warto jeszcze o tym porozmawiać. Takie przypadki stref uspokojonego ruchu do 30 na godzinę w mieście już są i tam rzeczywiście te pasy się nie pojawiają. Pani Paulina pisze, panie prezydencie, hejnał wygrywana 12 z balkonu rzędu miasta jest niesłyszalny ze względu na huk, jaki wydaje padająca woda z fontan. Warto pomyśleć o nagłośnieniu. No jest to pierwszy sygnał w tej sprawie, pani Paulino. Natomiast no, raczej chyba nie będziemy tego robić. Zresztą za chwilę fontana zostanie wyłączona z uwagi na okres jesienno-zimowy, więc pewnie będzie słychać trochę lepiej. Natomiast nagłośnienia na dzień dzisiejszy nie przewidujemy. Pan Daniel pisze, dlaczego korty na PKO Open zostały wynajęte za 1 zł 23 groszy na cały turniej? Czy to nie czas, aby coś można było zarobić na ich utrzymanie i oddawać za przysłowiową złotówkę? Panie Danielu, turniej PKO Open jest turniejem miejskim, więc jako turniej miejski no te rozliczenia są troszeczkę inne niż w typowo komercyjnych przedsięwzięciach. No to jest tak, jakbyśmy chcieli pobierać czynsz za nabrzeża podczas regaty to ship races, te, które są miejskie oczywiście, bo za te, które nie są nasze, płacimy. Tego nie robimy po prostu, jest to w ramach pewnego partnerstwa. Być może rzeczywiście tam opłata jest symboliczna, nie znam dokładnie tej relacji pomiędzy Mosirem a turniejem, ale pewnie tak to wygląda, jak być może pan tutaj napisał. Natomiast jest to, przy wydarzeniach miejskich tak jest, że pewne świadczenia są również w formie naturalnej, czy w formie obiektów. Zresztą też chcę powiedzieć, że obiekty sportowe generalnie nie są zbytnio dochodowe. Wiemy to, ponieważ tych obiektów w Szczecinie jest dużo, a prywatnych niewiele. I te prywatne wiemy, że zawsze mają problemy z utrzymaniem, bo są to duże inwestycje, a na tym też się ciężko de facto zarabia. Pan Paweł pyta. Dzień dobry, panie prezydencie. Pytanie, czy po przebudowie Wojska Polskiego na odcinku od Szarych Szeregów do Krzywoustego będzie funkcjonowała komunikacja miejska? Najprawdopodobniej tak. Jednym z elementów tej śródmiejskości jest również funkcjonowanie autobusów komunikacji miejskiej, więc myślę, że tam linie będą utrzymane, choć pewna dyskusja o siatce połączeń też nas czeka, choćby w kontekście Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, ale to jest temat trochę szerszy niż tylko ta ulica. Myślę, że na pewno autobus tam będzie się poruszał. Pan Krzysztof. Czy mamy jakieś nowe, lepsze wiadomości w temacie SKM? No niestety, panie Krzysztofie, nie mamy na dzisiaj. Sytuacja nie zmieniła się od środka wakacji, gdy ostatni raz o tym publicznie mówiliśmy. Przynajmniej my nie mamy takiej wiedzy. Te prace nie postępują.
Po naszej stronie są ogłaszane kolejne przetargi na przebudowę otoczenia przystanków, która jest po naszej stronie, jakby naszym zadaniem. Natomiast no, drżymy o to, czy to się uda zrealizować w terminie. No, PKP twierdzi, że da radę, natomiast chcielibyśmy te prace zobaczyć. Większość kwoty na SKM-kę jest właśnie na torowiska i to realizuje firma Trakcja na zlecenie Polskich Kolei Państwowych, więc dopingujemy. Prosimy również Warszawę, ministrów o to, żeby no, cisnęli decydentów, aby rzeczywiście postęp był. Ale na dzisiaj nie mogę przekazać żadnych jakichś pozytywnych, optymistycznych informacji. Szanowny Panie Prezydencie, Pan Łukasz pisze, czy zamierza Pan walczyć o środki w nowej perspektywie na remont tzw. Dodrzanki ulicy Stalmacha Lubeckiego? Nie dźwignę natężenia ruchu, zwłaszcza z uwagi na powstające centrum logistyczne. Panie Łukaszu, wiem, że stan tej drogi nie jest najlepszy, ale to jest kwestia właśnie środków unijnych i modernizacji linii tramwajowej przede wszystkim, bo ten remont dróg będzie następował wspólnie z modernizacją trakcji tramwajowej. Jeżeli uzyskamy pieniądze na trakcję tramwajową, wówczas będziemy kontynuowali modernizację również ulic, bo akurat na tym odcinku tramwaj jest w jezdni, nie jest w wydzielonym pasie i to jest pewna szansa dla realizacji tego zadania, przynajmniej na odcinku do kolejnej pętli przyludowej. Pani Beata. Witam, kiedy będzie remont ulicy Kolumba, czy jeszcze w tym roku? Pani Beato, no jesteśmy po podpisaniu umowy, trwają uzgodnienia co do harmonogramu, bo wykonanie będzie podlegała ulica Kolumba i Powstańców Wielkopolskich. Natomiast na tę chwilę nie odpowiem, ale odpowiemy Pani na pewno w komentarzach, jaka będzie kolejność realizacji tego zadania. Wiemy, że oba muszą się skończyć do końca 2023 roku. No i to jest temat dla nas bardzo ważny, bo to ostatnia z tych wielkich inwestycji tramwajowych, która ma dofinansowanie zewnętrzne i zresztą kluczowa dla skomunikowania Pomorza i tamtej części Szczecina. Pani Renata pyta, witam, jakie kroki podejmie magistra w celu przeciwdziałania zmianom klimatu? Pani Renato, cały czas podejmujemy kroki w tym kierunku. Są bardzo różne, bo w różnych sferach i te związane bezpośrednio z mieszkańcami, bo mamy swoje programy związane z wymianą choćby pieców, które się tutaj znajdują w centrum Szczecina. W tej chwili na miasto już niedługo wyjadą pierwsze autobusy całkowicie elektryczne. To też ważny krok w komunikacji, szczególnie tutaj w ścisłym centrum Szczecina. Cały czas ograniczamy, staramy się skłaniać mieszkańców do ograniczenia poruszania się samochodami w ścisłym centrum naszego miasta. To jest też kolejny element naszej polityki klimatycznej. Nasza gospodarka śmieciowa, możemy powiedzieć, że jest w tej chwili wzorcowa w Polsce, dlatego że 50% naszych odpadów, komunalnych odpadów, podlega recyklingowi, a więc właściwej segregacji i zadysponowaniu do odbiorców, którzy użyją tych produktów powtórnie. Więc to jest też ważny element naszej strategii naszego działania, więc tych działań jest naprawdę, naprawdę sporo, choćby to, co robimy też przy oszczędzaniu energii w szkołach, czyli panele fotowoltaiczne, które mamy już, zdaje się, na 18 obiektach, termomodernizację budynków szkolnych, wymiany okien, to jest wszystko oszczędność ciepła, a zatem też oszczędzanie środowiska i działanie, żeby ten klimat w jak najmniejszym stopniu się zmieniał na naszą niekorzyść. Teraz planujemy też szereg działań związanych z gospodarką wodami opadowymi. Chcemy podjąć to wyzwanie, żeby poprawić sytuację, szczególnie w tych dzielnicach, gdzie ostatnie powodzie czy ulewy spowodowały powodzie, więc musimy to podjąć i też się do tego szykujemy. To też będzie działanie proklimatyczne. Więc długo można by o tym mówić. Efekt jest ważny, a efekt to suma dziesiątek różnego rodzaju działań, które powinniśmy podejmować i świadomie realizować, bo to jest walka o naszą przyszłość. Pan Adam. Czemu w tym mieście taksi nie może poruszać się po buspasie? Drugie pytanie, dlaczego na dworcu PKP nie ma postoju taksy bliżej wejścia, tylko na końcu, gdzie muszą z ciężkimi torbami taki kawał drogi iść? Panie Adamie, z tego co wiem, taksówki mogą się poruszać po buspasach.
Tak mi się wydaje. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić. Natomiast tych spasów w Szczecinie, które są takie kluczowe dla funkcjonowania, no to nie ma zbyt wiele. To jest głównie buspas na przymoście Długim. Natomiast postój taksówek przy dworcu, zdaje się, znajduje się przy głównym wejściu. No rozumiem, że można w różnych punktach wychodzić, ale no ten główny punkt wyjściowy jest chyba kluczowy. Podobnie chyba jest na górnym tarasie. Pani Paulina, czy będzie kładka przy Mieszka I, gdzie ostatnio był wypadek śmiertelny, jest tam nie bardzo bezpiecznie? Pani Paulino, na razie nie mam takiej wiedzy, aby była planowana kładka. Natomiast na Mieszka I na pewno będzie przebudowa skrzyżowania na wysokości IKEA, z uwagi na to, że pewne obowiązki podjęła IKEA w związku z tą drogą, żeby usprawnić przejazd samochodów na tym skrzyżowaniu. Więc pojawią się dodatkowe pasy, dodatkowe kieszenie i mam nadzieję, że to usprawni trochę ruch. Natomiast kładki nie planujemy przy Mieszka I. Pan Bukasz, panie prezydencie, temat węzeł Łękno. Kiedy otwarcie? Czy planujecie przy tej okazji uspokoić ruch w Trałguta i Poniatowskiego? Panie Łukaszu, węzeł Łękno, udrożnienie to jest październik tego roku, a więc mniej więcej za miesiąc, może półtora. Natomiast oczywiście do samego końca jeszcze trochę, bo jeszcze tych prac dodatkowych czy kosmetycznych będzie sporo. Myślę, że w sposób naturalny troszeczkę to skoryguje ruch, który się w tej chwili tam odbywa. Natomiast Trałguta Poniatowskiego, no to jest problem trochę szerszy, dlatego że problem tych ulic zostanie rozwiązany de facto dopiero, gdy dalsza część naszej trasy średnicowej zostanie wybudowana. Więc na pewno będziemy poprawiali warunki, żeby było tam bezpiecznie i spokojnie dla mieszkańców, natomiast pewnie do końca tego problemu nie rozwiążemy. Pan Filip pisze, panie prezydencie, kiedy przewidziane jest częściowe odkorkowanie Niebuszewa w związku z torową rewolucją? Panie Filipie, nie wiem, co to znaczy częściowe odkorkowanie, bo to już trochę następuje de facto, choćby poprzez jedno z rond, które jest otwarte, natomiast myślę, że w ciągu paru tygodni ta sytuacja się tam istotnie poprawi. Były rzeczywiście problemy z dostawą pewnych elementów związanych z torowiskami i stąd ta sytuacja pewnego przestoju, więc mam nadzieję, że te problemy rozwiążemy i będziemy mogli z Niebuszewa korzystać trochę pełniej, choć będzie to miało konsekwencję następną, ponieważ będziemy wchodzili w kolejne etapy przebudowy. Czeka nas modernizacja wyzwolenia, więc to na pewno też będzie oznaczało trochę kłopotów. Szanowny panie prezydencie, temat przebudowy Mieli Plater trochę przycił, kiedy jest szansa na powrót do zagadnienia i wykonanie tego zadania. No z tego, co wiem, to Mieli Plater na razie nie jest planowane do przebudowy. Tam był projekt i pomysł wymiany nakładki, ale jak się okazało, po analizie tam trzeba troszeczkę głębiej wejść z pewnymi pracami, dlatego ta modernizacja powinna być kompleksowa. Na razie nie, niestety nie ma przewidzianych środków na to zadanie i w kontekście Nowego Polskiego Ładu myślę, że będzie to trudne, więc pewnie w tym roku decyzja w tej sprawie nie zapadnie. Być może, gdy zobaczymy, jakie będą efekty finansowe, będziemy mogli o tym myśleć w roku przyszłym. Pan Jakub, dzień dobry. Czy planowany jest remont torowiska w obrębie ulicy Okulickiego? Na dzień dzisiejszy, panie Jakubie, nie. Póki co kończymy te zadania, które są przewidziane i dopiero po przydzieleniu nam puli nowych środków na kolejną perspektywę będziemy podejmowali decyzje, które torowiska będą realizowane, bo to jest powiązane też z kontekstem budowy torowiska w kierunku Mierzyna. Pan Krzysztof, dzień dobry panie prezydencie, kiedy rewitalizacja centrum Dąbia? Dziękuję za odpowiedź, panie Krzysztofie. W Dąbiu jesteśmy na modernizacjach poszczególnych ulic i ten proces będzie zapewne kontynuowany. Natomiast kiedy całość zostanie wykonana, no to trudno w tej chwili przewidzieć, bo to też zależy od dostępności do środków finansowych. Pewne rzeczy są planowane również przez TBS w centrum Dąbia, więc mam nadzieję, że to też się będzie wiązało trochę z pewnymi modernizacjami okolicznych ulic. Harmon.
Szczecin jest jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. W jaki sposób to się stało? Bardzo proszę mnie wymawiać, że to są inwestycje, ponieważ takie jak miasta jak Łódź czy Poznań są lepiej zagospodarowane. No to długi temat. Natomiast to jest fakt obiektywny, że samorządy w ogóle w Polsce mogą pożyczać pieniądze wyłącznie na inwestycje. I my pożyczamy na inwestycje, realizujemy konkretne zadania, konkretne drogi, konkretne ulice, stadion, fabrykę wody itd., itd. Kwestia zadłużenia to jest kwestia tak naprawdę nie tego, jak wielki jest ten dług, tylko czy jesteśmy w stanie go spłacać. I sytuacja Szczecina do tej pory finansowa była na tyle dobra, że mogliśmy sobie pozwolić na zadłużenie w takich wysokościach, jakich ono w tej chwili funkcjonuje, ponieważ kwoty przeznaczone na spłaty nie były i nie w przewidywalnej przyszłości nie są wysokie. I teraz oczywiście to jest zawsze dylemat, czy lepiej pożyczyć na 2%, czy na 2,2% na stopę stałą na 5 lat do przodu, czy czekać z inwestycją, mając świadomość, że wartość tej inwestycji z roku na rok na skutek inflacji na robotach budowlanych rośnie o 15%, a czasami 20%. Krótko mówiąc, jeżeli dzisiaj robilibyśmy choćby ulicę Struga, na którą trochę pożyczyliśmy pieniędzy, przypomnę, że ulica Struga została zrobiona za 109 milionów, pewnie dzisiaj by kosztowała 250 milionów. No to jest zawsze taki dylemat, czy robimy, jeździmy po nowej drodze i spłacamy to zadłużenie, czy też czekamy, aż zbierzemy pieniądze. W międzyczasie inflacja podnosi koszty robót budowlanych o 10, 15, czasem 20%. Więc to jest pewien element strategii działania. My wybraliśmy strategię budowania, wykorzystania tej szansy, która jest dzisiaj, po to, żeby nasze miasto się rozwijało jak najlepiej. Dzięki temu zbudowaliśmy spalarnię odpadów i dlatego mamy cenę śmieci w miarę stabilną i racjonalną, nie taką jak w wielu innych miastach, których może są mniej zadłużone, ale nie mają takiego obiektu jak spalarnia i mieszkańcy przez to więcej płacą za odbiór śmieci. Gdybyśmy nie zbudowali również za kredyty oczyszczalni ścieków, to mielibyśmy kary za zanieczyszczanie Odry i te kary byłyby w taryfie, którą płaciliby mieszkańcy miasta w rachunkach za wodę. Tego nie ma, spłacamy kredyt. Czy ktoś czuje ten kredyt? No, nikt z Was pewnie tego bezpośrednio nie czuje, spłaca to spółka, która podjęła to zadanie, realizuje, rozlicza się rzetelnie i skrupulatnie i powoli rok po roku zmniejsza swoje zadłużenie, więc podobnie będzie również i z miastem Szczecin. Więc przede wszystkim decyduje tutaj racjonalność i nie kwota długu, tylko właśnie możliwości jego spłaty są tak naprawdę decydujące. Myślę, że każdy z nas chce pewne rzeczy mieć, z nich korzystać, niż czekać ileś lat, aż będą zrealizowane. Pan Krzysztof pyta, czy można by zmobilizować Straż Miejską do lepszych działań? Aktualnie miasto w centrum to jeden wielki dziki parking. Jak wracam do domu, to w ciągu 10-15 minut miałem dziesiątki źle zaparkowanych aut i tak jest codziennie. Panie Krzysztofie, Straż Miejska działa. Muszę powiedzieć, że widzę efekty, choć pewnie część z nas dalej parkuje nie do końca tak, jak powinna parkować i musi się liczyć z mandatem. Tych mandatów dziennie jest sporo wystawianych, ale też są takie miejsca, gdzie kierowcy już mają świadomość, że Straż Miejska się pojawia, że te mandaty mogą się zdarzyć. No i to jest kwestia takiej odpowiedzialności i znowu szacowania ryzyka przez niektórych, tak, że mogą jednak tym mandatem zostać ukarani. Więc to się dzieje, może nie w takiej skali, że jesteśmy wszędzie i w każdym miejscu, każdego dnia, ale nieuchronność karania jednak powoduje już w mojej ocenie znaczną poprawę. Natomiast efekty tak naprawdę będziemy widzieli dopiero po remontach ulic, które się będą powoli kończyły w przyszłym roku. I wtedy rzeczywiście, gdy będziemy już nowe ulice, to wtedy będziemy mogli też w pełni wykorzystywać potencjał tych ulic, ich miejsc parkingowych i karać tych, którzy w sposób nieprawidłowy z tej ulicy korzystają. Bardzo dziękuję za te wszystkie pytania. Oczywiście zapraszam, piszcie wiadomości prywatne. Będziemy starali się na wszystkie Wasze pytania i wątpliwości odpowiadać. Życzę wszystkim miłego weekendu i do zobaczenia.